Walentynki zbliżają się wielkimi krokami, dlatego dzisiaj przychodzę do Was z bardzo prostym i szybkim tutorialem na romantyczne zdobienia. Zdobienie jest naprawdę banalnie proste, spokojnie poradzą sobie z nim nawet początkujące osoby. Bez zbędnego gadania zapraszam Was serdecznie na tutorial krok po kroku. Cześć, tu Aniela, witam w kolejnym filmie na kanale Angie Nails. Zaczynam od nałożenia na tipsa jednej warstwy bazy mineralnej w odcieniu blush. Wzór polecam wykonać na paznokciu pokrytym lekko kryjącą bazą lub bardzo jasnym odcieniem różu. Następnie sięgam po trzy hybrydy, białą oraz dwie w odcieniach różu, jedną jasną, a drugą ciemniejszą. Do zdobienia używam także pędzelka numer 004 od Indigo. Kolory nakładam na podstawkę lub sreberko. Ja używam małej, okrągłej podstawki z Ikei na świeczki. Wzór wykonuję maczając pędzelek w tych trzech odcieniach hybryd, a następnie maluję nieregularne linie, zaczynając od górnego lewego boku, schodząc do prawego boku, na wysokość około połowy paznokcia. Mieszam ze sobą trzy odcienie, pozostawiając widoczne granice między nimi. Kolory dokładam według uznania. Staram się nie mieszać tych trzech kolorów za bardzo ze sobą. Tak jak wspominałam, zależy mi na tym, aby granice między tymi kolorami były widoczne. Wykonany wzór utwardzam przez 30 sekund w lampie. Na stylizację nakładam matowy top. Ja używam topu Ultra Matte od Eclair. Na koniec używam białego żelu Arte Brillante oraz pędzelka numer 006 od Indigo do namalowania małych serduszek. Serca umieszczam na namalowanym wcześniej wzorze. Zaczynam od postawienia dwóch niewielkich kropek obok siebie, które łączę w kształt serca. Pędzelek numer 006 idealnie nadaje się do wykonywania takich zdobień, ponieważ jego cienkie włosie pozwala na wykonanie precyzyjnej, zaostrzonej końcówki na dole serca. Poprzednio używany pędzelek numer 004 jest do tego odrobinę za gruby. Za pomocą pędzelka maluję mniejsze i większe serduszka. Gdy serca są namalowane, utwardzam je w lampie przez 30 sekund. W ten sam sposób wykonuję zdobienie na drugim tipsie, z tą różnicą, że różowe, nieregularne linie zaczynają się z lewego boku na wysokości około połowy paznokcia i idą również do prawego boku, ale tym razem skierowane są do samego dołu. W ten sposób oczywiście tworzę kontynuację wzoru z poprzedniego tipsa. Ponownie utwardzam wzór w lampie, aplikuję matowy top, a na koniec wykonuję zdobienia w kształcie serc. Biały żel Arte Brillante nie wymaga zabezpieczenia topem, dlatego po utwardzeniu namalowanych serc wzór jest gotowy. Wzór zestawiam z różową hybrydą, również od Indigo. Tym razem wybrałam odcień Pudelek z kolekcji Neifluencer. Dla kontrastu kolor zabezpieczyłam błyszczącym topem. Jeśli szukacie więcej walentynkowych tutoriali, serdecznie zapraszam Was na moje poprzednie filmy z tej serii, które zebrałam w walentynkową playlistę. Link do playlisty pojawi się na końcu tego materiału, ale znajdziecie ją także w opisie. Po walentynkowe inspiracje zapraszam Was również na mojego Instagrama. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i jak zwykle do usłyszenia w kolejnym tutorialu.